lembord24.info i wiesz szybciej. Mój pomysł na to, żeby się z Państwem spotkać, wynika z tego, że mam bardzo dużo telefonów, takich zapytań, dlaczego nie kandyduję, bo jak Państwo wiecie, podjąłem decyzję, aby w tych wyborach nie kandydować i nie tylko na funkcję burmistrza, ale nawet na funkcję radnego. Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, bo mi nie chodzi o władzę. Moim celem jest pokazanie prawdziwej twarzy Witolda Namyślaka, prawdziwych działań Witolda Namyślaka. Jak Państwo znacie mnie od tylu lat, to wiecie, że cokolwiek punktuje Pana Namyślaka, to druga strona, czyli od niego ludzie, bo Pan Namyślak przecież nie mówi niczego, to mówi w ten sposób, że Szeder dlatego to mówi, bo chce się dorwać do władzy. I trzeba ten jakby przerwać ten węzeł, ponieważ jesteśmy ciągle w zapętleniu. Mam nadzieję, że od tej chwili, gdy nie kandyduję, to na pytanie, dlaczego Pan Burmistrz na przykład szafuje mieszkaniami niezgodnie z prawem, nie będzie mógł się zasłonić tym, że Szreder chce się dobrać do władzy, więc to jest cała odpowiedź, tylko będzie musiał merytorycznie odpowiedzieć. Gdy mówię, że Pan Burmistrz korumpuje radnych, politycznie oczywiście, dając im albo ich znajomym czy rodzinom pracę, to mówią właśnie, a bo do koryta chce się dorwać, to dlatego tak właśnie mówi. Lembord24.info i wiesz szybciej.